Dzień dobry Państwu. Michał Pniak, Biokąt Polska. Dzisiaj jesteśmy na plantacji melona. Melon 2024 w miejscowości Szarkówka u Damiana Micyka. Sprawdzaliśmy rośliny, co tutaj się na nich dzieje. Jeśli chodzi o szkodniki, to w tym momencie można zaobserwować na pojedynczych liściach pierwsze przędziorki, które żerują po spodniej stronie liści i samice zaczynają składać jaja, chociaż można spotkać również już larwy, więc populacja rozwija się. Do tego pierwsze larwy wciornastków, a więc zaczęły się naloty, zaczyna się problem z wciornastkiem, a więc możemy tutaj też spodziewać się uszkodzeń spowodowanych właśnie żerowaniem wciornastków. Pamiętajcie Państwo, że wciornastki żerują nie tylko na liściu, tam można je również spotkać, ale bardzo często również żerują w kwiatach i z kwiatów możemy je wytrząsać w celach kontrolnych. A więc przędziorki i wciornastki w tej chwili myślę, że są podstawowym takim problemem, na którym należy się skupić i z którym należałoby zacząć walkę i ochronę przeciwko tym szkodnikom. Jeśli chodzi o zwalczanie przy użyciu metod biologicznych, to proponujemy zastosować w takim przypadku, jeśli mamy wciornastki, ale również przędziorki, preparat Naturalis. Preparat Naturalis to jest preparat, który jest środkiem ochrony roślin, kontaktowym środkiem ochrony roślin, który służy do zwalczania właśnie wciornastków, przędziorków, ale również mączlika, jak również w niektórych przypadkach mszyc. W gruncie możemy użyć go również do zwalczania drutowców. Ale jeśli chodzi o przędziorki i wciornastki, na melonie możemy użyć ten preparat. Pamiętajcie Państwo, że jest to, tak jak wspominałem, preparat kontaktowy, więc musimy dobrze pokryć powierzchnię liścia, ponieważ przędziorki znajdują się po spodniej stronie liścia, więc należy też precyzyjnie i dokładnie wykonać zabieg, troszkę więcej cieczy użytkowej, żeby preparat miał kontakt ze szkodnikiem. Innym z preparatów, który również możemy użyć, albo nawet zmieszać się z Naturalisem, jest preparat Prevam. To jest preparat, który zawiera olejek pomarańczowy. Również będzie nam pomagał w zwalczaniu przędziorków, również wciornastków, również preparat kontaktowy. A więc znów, musimy dobrze pokryć liść, zarówno po górnej, jak również dolnej stronie. Preparat Prevam jest o tyle korzystniejszy czy lepszy, dlatego że ma bardzo dobre właściwości również adiuwantu, a więc bardzo dobrze pokrywa liść, więc mieszanie tych dwóch preparatów byłoby jak najbardziej celowe. I pewnie tutaj będziemy wykonywać ten zabieg, tym bardziej, że Prevam również służy do ograniczania mączniaka prawdziwego, więc w momencie, gdyby pojawiły się pierwsze jakieś objawy albo jakieś symptomy, które wskazywałyby na początek występowania mączniaka, więc wtedy będziemy również zapobiegać i zwalczać tym pierwszym objawom. Na razie na plantacji myślę to wszystko, pomimo jeszcze występującej tutaj miniarki, która większego problemu chyba nie będzie stwarzać już więcej i to nie jest jakiś tam duży problem. Na tą chwilę większych problemów nie mamy, ale będziemy przyglądać się w trakcie sezonu, co będzie się działo i będziemy w dalszych relacjach przekazywać Państwu, co tutaj się dzieje. Dziękuję bardzo.